Cześć moi drodzy! Dzisiaj jest taki troszkę odgrzewany kotlet, dlatego że nagrywam ponownie test na żywo podkładu Makeup Atelier Paris, który właśnie już ma swój test na żywo. A czemu nagrywam aktualizację? Dlatego że tamten film po prostu był nagrany w złych warunkach, bardzo mało widać na tym filmie, no coś tam widać, ale nie za wiele. I wolałabym, żeby ten podkład miał swój taki lepszy, osobny test. I też połączę go dzisiaj z recenzją, ponieważ tego podkładu używam już od stycznia, więc myślę, że przez te 9 miesięcy byłam w stanie sobie wyrobić na jego temat opinię. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Na pewno przy tym świetle, przy tym ułożeniu, jakie teraz mam, dlatego że ja siedzę na wprost okna, na pewno zobaczycie większą różnicę, tak? Jak on kryje, jak on wygląda. I wtedy nakładałam go też nowością dla mnie, czyli gąbką z Real Techniques. Nałożę go dzisiaj również gąbką z Real Techniques, tylko tym razem na sucho. I zobaczycie, jak on wygląda właśnie na sucho, ponieważ ja ostatnio preferuję taki sposób aplikacji. Zatem mam nadzieję, że filmik odbierzecie pozytywnie. Zapraszam do oglądania dalej. Kolor, jaki ja mam, to jest 2NB. To jest drugi w kolejności z gamy takiej żółtej. Jest też numer 1, który jest bardzo biały, więc jeżeli jesteście na przykład na zimę bardzo blade, to polecam Wam jedynkę. Natomiast jeżeli macie taką, powiedzmy, normalną europejską karnację, to ta dwójka powinna być dla Was ok. Więc wylewam sobie jak zwykle podkład na rękę. On jest dosyć płynny. No, jak widać, cieknie. Dosyć płynny, dosyć neutralny. Teraz mi pasuje, kiedy jestem po lecie, albo kiedy po prostu lekko użyję jakiegoś samoopalacza, to też pasuje. W zimie może być troszeczkę za ciemny, a w lecie jest troszeczkę za jasny. Więc teraz będę aplikować na pół twarzy podkład suchą gąbką. Właśnie, żeby Wam pokazać, jak on kryje. Jak widzicie, to jest pierwsza warstwa, która kryje naprawdę dobrze. Krycie myślę, że jest no, niemalże pełne. Zależy oczywiście, jak wygląda Wasza skóra, bo jeżeli macie mało jakichś przebarwień, niedoskonałości, no to będzie Wam kryło pięknie i będziecie potrzebować go naprawdę małej ilości. Ja też go dużo nie zużyłam, patrzcie ile jeszcze tutaj mam. Oczywiście jeszcze muszę pokryć połowę twarzy, ale też od razu Wam pokazuję, jak wygląda efekt suchą gąbką. Jak widać, on jest taki matowy, on nie jest mokry, a właśnie ja tego oczekuję. Więc teraz nakładamy drugą stronę szybko, dlatego że ten podkład też bardzo szybko zastyga. Trzeba go w miarę szybko aplikować, żeby sobie nie narobić, wiecie, jakiś plam, jakiś smug, żeby po prostu nie zastygło nam grubiej w jednym miejscu. Ok, i tak wygląda podkład nałożony na całą twarz. Jak widać, aplikacja jest naprawdę szybka. I ja go bardzo lubię używać rano, dlatego że biorę niewielką ilość, szybko go rozprowadzam. On bardzo szybko zastyga, więc można od razu właściwie wychodzić gdzieś, sobie szybko dokończyć, nie wiem, jakieś rzęsy, usta i możemy lecieć. Więc ja sobie zaraz jeszcze tutaj dokończę makijaż, żeby Wam troszkę więcej opowiedzieć na temat tego podkładu, żeby Wam się troszkę przyjemniej oglądało mnie. Więc zaraz do Was wracam. Dobra, moi drodzy, wróciłam z makijażem. Podkład wygląda tak, jak widać, kiedy już się usadowi na skórze, kiedy jest leciutko przypudrowany, naprawdę leciutko. I kiedy mam na sobie, wiecie, makijaż, wszystko, jakieś bronzery, róże i inne. I dobra, może przejdźmy do takiej szybkiej recenzji tego podkładu. Jest to podkład nie tani, ponieważ on kosztuje 110 zł sam w sobie, bez przesyłki, więc to jest całkiem spora kwota, to już jest podkład taki wysokopółkowy. To jest pierwszy mój podkład, który kosztuje więcej niż jakieś 40 zł, więc pokładałam w nim wielkie nadzieje i powiem Wam, że większość moich nadziei została spełniona, więc ja jestem z tego produktu zadowolona. Zostało mi go gdzieś mniej więcej tyle, więc naprawdę już dużo go zużyłam. Używam go naprawdę często, używam go właściwie na każdą większą imprezę, na jakieś wesela, też na dzień, tak jak już Wam wspomniałam. Ponieważ jest to podkład, który się bardzo szybko nakłada,
którego nie potrzeba wiele, by uzyskać dobre krycie, a poza tym on wygląda na skórze naprawdę całkiem naturalnie, jeżeli chodzi o w ogóle taki mocno kryjący produkt. Ja w ogóle jestem osobą, która uważa, że podkład widać na skórze, że w ogóle nie ma czegoś takiego, że podkład jest niewidoczny. Podkład jest widoczny, dlatego że my coś mamy na skórze, więc bardzo mnie zadziwi, że dużo osób na przykład mówi: o Boże, ale masz tapetę, o matko, to wygląda nienaturalnie. Halo, to makijaż? To ma wyglądać w sumie nienaturalnie, bo trudno, żeby wyglądało. Może wyglądać jak najnaturalniej, no okej. Ale to jest podkład mocno kryjący, to jest podkład taki, wiecie, kamuflujący wszystko, co potrzeba. Więc tutaj nie oczekujmy od niego nie wiadomo jakiej naturalności. I tak uważam, że wygląda całkiem naturalnie jak na swoje krycie. Więc ja jestem z niego zadowolona. Natomiast on ma też swoje takie malusieńkie wady. Przede wszystkim jest to podkład wodoodporny, ale nie jest to podkład odporny na ścieranie. On jest trwały, on jak się usadowi już na naszej skórze, jak już damy mu te 10 minut, żeby sobie zastygnął bez żadnego pudru ani bez niczego, bo ja w ogóle tak radzę go nakładać, żeby sobie go nałożyć, zostawić go na 5-10 minut, żeby sobie spokojnie poleżał, no to on nam bardzo ładnie zastygnie na tej skórze. Natomiast jeżeli już zaczniemy go pocierać, jeżeli na przykład, nie wiem, chłopak nas za mocno przytuli, jakoś otrze, no to on niestety schodzi. I dla mnie to jest największy ból, dlatego że jak mam go na sobie, to od razu mówię: Wojtek, weź się do mnie za bardzo nie miziaj, dlatego że ja muszę mieć podkład po prostu. A jak wiadomo, ja mam skórę mocno zaczerwienioną, więc wystarczy, że mi taką kreskę zrobi, to już mi wszystko widać spod spodu. Na szczęście jest taki malutki sposób na ten podkład, na przykład jeżeli on się ściera z nosa, bo nos to jest chyba miejsce, które się najczęściej ściera, najmocniej się ściera, no to ja sobie na przykład mogę wziąć taką gąbeczkę, której używałam, i po prostu sobie doklepać, powiedzmy, to miejsce. I to jakoś tam działa, tak? Natomiast jeżeli chodzi o jego wodoodporność, to nie mam pojęcia, ponieważ ani ja się nie kąpię z podkładem, ani nie płaczę, ani w deszczu nie byłam, więc nie wiem, jak się ma wodoodporność. Natomiast jeżeli chodzi o jego utrzymywanie się, to jeżeli właśnie nie będziemy się za bardzo ocierać o nic, będziemy na niego uważać, nie będziemy się podpierać, to on się utrzyma bardzo długo, bardzo ładnie i on w ogóle może nie tyle co wygląda ładnie na skórze na żywo, co w aparacie, na zdjęciach, na filmach. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. On tworzy taki efekt Photoshopa, takiej gładkiej skóry. Zresztą, jak sami widzicie, bardzo dobrze kryje. Też ja go radzę dosyć delikatnie pudrować, dlatego że on, zauważyłam, że się lepiej sprawdza nieprzypudrowany albo bardzo leciutko przypudrowany niż taki naładowany pudrem. A w związku z tym, że on jest już matowy sam w sobie, szczególnie nałożony suchą gąbką, to myślę, że skóry tłuste powinny być z niego zadowolone. Ja też nie używam pod ten podkład kremu, dlatego że już mówiłam, to po prostu mi to nie służy. Myślę, że ten podkład sprawdzi się też u skór normalnych, suchych, tylko musimy sobie po prostu pod niego nałożyć jakiś krem, nałożyć go mokrą gąbką, będzie wyglądał pięknie. Myślę, że to jest podkład dla każdego, jest on troszkę droższy i jest on dosyć specyficzny, więc jeżeli lubicie się podpierać, jeżeli nie za bardzo zwracacie uwagę na to, co robicie z twarzą w ciągu dnia, no to bym odradzała, ale jeżeli nie lubicie dotykać twarzy, nie macie takiego nawyku, raczej kontrolujecie to, jak wyglądacie, no to myślę, że to jest bardzo fajny podkład, tak jak mówię, na fajne, większe okazje. Można go bardzo też fajnie nałożyć na jakąś randkę, jakieś większe wyjście do teatru, na kolację. No, moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. I to jest chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. A, jeszcze jedna rzecz. Trzeba na niego uważać pod względem korektora. Najlepiej nakładać razem z tym podkładem korektor bardzo delikatnie i najlepiej tylko w tych miejscach, gdzie nie ma jeszcze podkładu. Można też nałożyć na odwrót, czyli najpierw korektor, na przykład w trójkąt, a potem ten podkład, dlatego że ten podkład zastyga. Jeżeli będziemy chcieli rozetrzeć na przykład jakiś cięższy korektor w trójkąt, na przykład ten z Kobo, i go sobie tak rozłożymy, no to może się okazać, że tutaj rozblendowując ten korektor zetrzemy podkład, więc to jest taki specyficzny produkt, z którym troszkę trzeba popracować, żeby się dowiedzieć, jaki on jest i co on lubi. Natomiast ja go polecam, myślę, że do niego w przyszłości wrócę. Nie wiem jeszcze do jakiego koloru, dlatego że niestety nie ma koloru pomiędzy jedynką a dwójką, a myślę, że jedynka byłaby dla mnie stanowczo za biała. No ale to jest cała moja opinia, mam nadzieję, że się do czegoś Wam przydała. Mam nadzieję, że obejrzeliście film z przyjemnością. Do kolejnego. Pa, pa.